jest takie stare porzekadło piłkarskie, że niewykorzystane sytuacje się lubią mścić i to niestety dzisiaj się sprawdziło. No, mieliśmy przy wyniku 2-1 sytuację czystą, klarowną na 3-1, czyli tak naprawdę na zamknięcie meczu w końcówce i nie wykorzystujemy tej sytuacji. A później no, stały fragment, bo rzut rożny i niestety no, zawodnicy drużyny, gospodarzy wyszedł strzał i 2-2 i kolejny chyba czwarty mecz pod rząd, gdzie remisujemy właśnie tym wynikiem 2-2. Tak, na gorąco ciężko coś powiedzieć. No, ogromne rozczarowanie dla nas na pewno, bo już gdzieś ten smak zwycięstwa każda czuła. Tak naprawdę to była ostatnia akcja i znowu ten fatalny wynik 2-2. To jest czwarty mecz z rzędu, kiedy wynosimy wynik 2-2. Pierwsza połowa to chyba tak naprawdę badały się zespoły nawzajem, jak to wygląda. Każdy się bał troszkę zaryzykować. W drugiej połowie wyszliśmy agresywnie, ale tak jak mówię, ta bramka nas pierwsza zmobilizowała, bo jednak to przeciwnik trafił pierwszy. Uratowaliśmy mecz w ostatnich sekundach. Czy jako zwycięstwo? No nie, no bo tracimy punkty. Znowu w meczu u siebie nie wygrywamy. Już od trzech meczów jest tak, że nie wygrywamy niestety. Ale były dzisiaj pozytywy, to na pewno, że dziewczyny uwierzyły. Zmienniczki dały też jakość. Jedna z nich zdobyła tą bramkę na 2-2, więc chwała dziewczynom za to, że wierzyły do końca w końcowy sukces, którym był remis. Mecz taki równy, zresztą z Resorem zawsze się ciężko grać, są takie wyrównane pojedynki, czyli też taki był pojedynek. Tak jak mówię, no nie chciało też wpaść ani z jednej, ani z drugiej strony. Takie troszkę przepychanki było w strefie środkowej. Później nasz błąd, przegrywamy 1-0 i dobrze, że fajnie, że szybko żeśmy zareagowali, odrobiliśmy szybko straty na 1-1. Później, mówię, ten karny 2-1, mecz się coraz lepiej układa. W tym okresie wydaje mi się, że byliśmy drużyną lepszą, stworzyliśmy więcej chyba klarownych sytuacji. Szkoda, że w kilku momentach tam dziewczyny inaczej się nie zachowały przy pewnych sytuacjach, bo można tych sytuacji było mieć jeszcze więcej. Gubimy punkty i to jest najgorsze, bo gubimy w takich meczach, gdzie naprawdę powinniśmy wynosić te 3 punkty. Tak mówię, ten wynik 2-2, no to będzie nam się po nocach śnił, bo to już jest za dużo. No będzie trzeba wrócić do treningów i wyjść w końcu, wywalczyć te 3 punkty, bo ileż można tak remisować. Kolejny przed nami mecz, także to już jest jakby historia. Ten mecz zamykamy tak za sobą i próbujemy poprawić to, co bądź słabiej, bądź mniej funkcjonowało w tym meczu i przygotować się do następnego pojedynku.